No proszę Państwa, niestety nie ma dobrych warunków w tym momencie do skakania. To wygląda po prostu niebezpiecznie. W tym momencie jest po prostu niebezpiecznie. Takie nam były fajne zawody się rozpoczynały. Takie fajne były treningi, no a jak przyszła rywalizacja, to niestety pojawił się problem. To niestety pojawił się problem. No i co tutaj, co w tej sytuacji zrobią organizatorzy? Bastian Szoriara kolejny, który będzie próbowany. No i jest Bastian, miejmy nadzieję, że to tutaj już będzie, będzie lepiej po tej przerwie. O, też ma problemy i też jest krótki skok. Też jest niestety skok krótki, 126 metrów. 19,5, 19,5 i 20. 128 to jest jego nota, więc proszę Państwa, to nie jest dobrze. Kolejny zawodnik, który psuje skok, znowu jakoś ten sezon jest nam tutaj pechowo się rozpoczyna. Nie było dobrze w Wiśle z tymi warunkami, teraz znowu to samo jest w Klingenthal. No cóż to, Jan Hartmann. No tu już to wygląda lepiej. To wygląda lepiej. Piękny skok Jan Hartmann oddaje. Mamy zmianę lidera. 139 metrów. Tak znikąd Jan Hartmann wypalił, bo na treningach nie skakał tak świetnie. A tu proszę. Jaka znakomita próba rekordzisty świata w długości lotu Pucharu Mediamont. 139 metrów. No i brawo. Brawo Jan Hartmann. Nareszcie. Nareszcie mamy dobry skok. Może to jest oznaka, że już co najgorsze jest po prostu za nami. Miejmy taką nadzieję. Jan Hartmann fantastycznie, jakby sobie przypomniał to, co pokazywał tutaj, znaczy nie tutaj, tylko zimą w konkursach drużynowych. Świetne miał warunki, 2 i 3 pod narty. Miał też szczęście, trzeba przyznać. I jest liderem. Jest liderem. A teraz Huber Buiner, co najlepszy, co ciekawe, najlepszy Austriak podczas zawodów w Wiśle. A teraz bardzo pasywnie po wyjściu z progu. No ale awans do drugiej serii znowu uzyska. 132 skacze, tak z problemami leciał. Ale udało się, ale udało się. I w tym momencie Huber Buiner, pozycja 10. A najlepszy z Austriaków Matthew Mirror Młynowy, proszę Państwa. Ale Matthew Mirror Młynowy trafił jeszcze na te świetne warunki na samym początku. A teraz, proszę Państwa, Tuomas Jessonen. Troszeczkę nam ucichło na czacie przez tą przerwę. Ale zawody toczą się dalej. Jessonen w powietrzu. To będzie dobry skok. Bardzo dobrze ułożony Jessonen w górze. No i jest dobra próba, około 135 metrów. Piąta lokata, 134, świetne noty, 19,5 od Francuza, 20 od Austriaka, 19 od Słowaka. Bardzo dobrze to wyglądało. Tuomas Jessonen, proszę Państwa, w dobrej formie. Dobrej formie jest Jessonen, a to wyglądało tak no, na początku sezonu niezbyt optymistycznie, no ale jednak jest dobrze. Tuomas Jessonen, 24 lata. To jest jego drugi sezon letni. Tuomas, jak te oficjalne ciekawostki Pucharu Mediamont głoszą, proszę Państwa, przez innych zawodników uznawany za mitomana, przez co nie wzbudza wśród nich zaufania. I jest jedynym zawodnikiem w stawce Pucharu Mediamont, który się przyznaje do swojej nadwagi. Inni skoczkowie nazywają go Grubasem. Dlatego też właśnie jest często o nim popularny Grubas. Witamy Karolus 1994. Witamy Ciebie skokiem Bena Galskiego, reprezentanta Kanady. Ben Galski troszeczkę za mocno się rzucił, no ale skorygował ten lot i będzie skok dobry! Dobry skok Ben Galski oddaje, 132,5 metra, 9 lokata, 19,5, 19,5 i 20 noty Bena Galskiego. No miejmy nadzieję, proszę Państwa, że to już koniec tych złych warunków.
ostatni raz, jeszcze patrzmy, jak Bengalski sobie poradził. Skorygował ten lot i ładnie wylądowany na koniec. Brawo! Brawo, Bengalski! Jest, proszę Państwa, lokata 9 dla Kanadyjczyka, teraz Riku Pikantalainen. Jego przyjaciel Adolf Stalinsberg miał ten fatalny upadek. Miejmy nadzieję, że Riku Pikantalainen nie będzie miał żadnych problemów w locie. No jednak ma. Jednak ma, słaby skok oddaje Riku Pikantalainen. Ale też prawdopodobnie miał problemy w powietrzu. Słaby skok, Riku Pikantalainen dzisiaj nie będzie miał punktów. Znowu jest problem, zobaczmy Riku. Jest niestety znowu loteria. Znowu loteria, proszę Państwa, niestety teraz Adamus Mikolajskiewicz. To już kto jak trafi, kto na jakie warunki trafi. Mikolajskiewicz teraz trafił lepiej. No i skacze lepiej. Devin Reitziger, Vini. Tutaj te nierówne warunki troszeczkę zbijają te emocje. Reitziger, Vini teraz leci dobrze i ponad 130 metrów. 128,4, 130,5 to jest jego nota. Po 19,5 przyznali mu sędziowie. I w tym momencie, proszę Państwa, to jest lokata. Gdzież pan tutaj jest? Lokata 15, czyli to jest spokojny awans do drugiej serii. Zostało i proszę Państwa jeszcze 9. No i teraz Janusz wietrzy balkon. No i teraz wypada mieć nadzieję, żeby Polak trafił na dobre warunki. Żeby nie było żadnych tych podmuchów. Adolf Stalinsberg i Riku Pikantalainen mieli. Czy będzie to u Janusza? Panie Januszu, powodzenia! Jakby spóźnił troszeczkę wyjście z progu Janusz, ale to będzie dobry skok. Dobrze! Dobra próba Polaka, 134,5 metra. To jest piąta lokata. Nie jest to tak dobry skok jak w serii próbnej, no ale jest w tych trudniejszych warunkach dobry skok Polaka. No tutaj po wyjściu z progu było trochę problemów. Samo wyjście też mi się wydaje, że troszeczkę było spóźnione. Lądowanie też nie było najlepsze, to nie był najlepszy skok Janusza, ale noty też były nawet dobre, 19,5, to jest proszę Państwa w tym momencie lokata piąta. Za Feniksem Tarotsenem, Perem Egilem Kameltofsenem, Lasse Kalissenem i Janem Hartmanem. No a teraz drugi z naszych, Wojciech Skupień, na każdym treningu był gorzej niż Janusz. A jak będzie teraz? Dosyć spokojny lot Wojtka. No i skok jest jako taki. 133,5 metra. Siódma lokata, więc dobre noty Wojtek Skupień. 19,5. I mamy Wojtka Skupienia, proszę Państwa, na wysokim siódmym miejscu między Polakami Tuomas Jessonen. Janusz dzisiaj na razie jest lepiej od Wojtka o 80. O 0,8 Janusz wyprzedza Skupienia, ale cały czas blisko siebie. Podczas ostatnich zawodów jedno miejsce ich rozdzieliło. Teraz rozdzielają ich dwa. Kobe Kobi. No tak jakby troszeczkę odżył latem znowu. Proszę bardzo, znakomity skok Kobe Kobi oddaje.
Znowu się budzi na lato, znowu się budzi na lato. 134,5 metra, 135,6. No, typowy letni rycerz, jak to się mówi o takich zawodnikach. Przed nim już tylko Kamel Tofsen, Kalisen i Jan Hartmann. No i teraz, teraz proszę Państwa, reprezentant gospodarzy Urmet Izonaur. 2,4 pod narty, jeśli tylko to wykorzysta i nie będzie innych podmuchów, powinno być dobrze. Urmet Izonaur, no ale problemy przy wyjściu z progu i to nie będzie aż tak odległy skok, niestety. ...129,5 metra, dopiero 22 miejsce. No ale też te zawody nie są równe, też nie są równe. I nie wygląda to dobrze. Powiem szczerze, nie są to porywające zawody. Teraz Murat Brenner. No, on trafił dobrze i leci bardzo wysoko Brenner. I ponad 135 metrów skacze. Równo 135, 19, 19. 19,5, 20 nawet od sędziego słowackiego i proszę Państwa, to oznacza, że Murat Brenner znowu będzie wysoko. Znowu będzie wysoko, jest w tym momencie przed Januszem Wietrzy Balkonem, przed Feniksem Tarotsenem. Przed nim jest proszę Państwa Kobe Kobi, Per Egil Kamel Tofsen, Lasse Kalisen i Jan Hartmann. Jan Hartmann wyraźnie odskoczył, 143,7. No ale trafił na świetne warunki. Teraz Kauko Putasału. Kapitalnie, na każdym treningu kapitalnie, no ale teraz kwestia tego, na jakie warunki trafi, bo to już jest, proszę Państwa, totalna loteria. Ja mu życzę wszystkiego najlepszego. No chyba trafił dobrze Kauko Putansało, to będzie dobry skok. Jest dobry skok, jest w formie ten zawodnik, 139 metrów. No brawo, 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 Kauko 17-letni zawodnik, a skacze wybornie jak stary wyjadacz. Wielkie brawa, wielkie brawa. Spokojnie w locie. Od początku do końca. Taka gracja od tego skoku biła. Zobaczmy, pięknie. Jak było przy lądowaniu. Też wszystko tak jak trzeba. Noty powinny być wysokie za tą próbę. 19,5, 19,5, 19, 143,2. Czwarty w ostatnich zawodach dzisiaj też będzie walczył o jak najwyższe miejsce, tylko 0,5 za Janem Hartmanem. A teraz Kuzaj Mahma via Mahir. Życzę mu powodzenia, też ma dobre warunki. No i też walczy o dobrą odległość. I dobrze, też jest dobry skok, chociaż troszeczkę krótszy. 137 metrów. 19, 19, 19 to są jego noty. 138,6 i to jest też dobra próba. Czwarte miejsce też będzie walczył w drugiej serii. Kuzaj Mahma via Mahir. W dobrej formie na początku sezonu jest ten Francuz. I lądowanie też ładne, też ładne. Wszystko było tak jak trzeba w tej próbie. I Kuzaj Mahma via Mahir. Znowu będzie walczył o wysokie miejsce. 138,6 to jest jego nota. Czyli 5,1. 5,1 straty do Jana Hartmana. W ostatnich zawodach prowadził po pierwszej serii. No a teraz będzie atakowo. Teraz Suirim Seminorej. 142,5 metra w serii próbnej. No ale tam były warunki równe. Teraz wiele zależy od warunków. No teraz już widzimy, będzie źle. To jest cały Suirim Seminorej. Potrafi skoczyć świetnie, a potrafi zawalić tak jak teraz. 23 lokata. No, żeby wskazać jakiegoś zawodnika najbardziej nierównego, to jak najbardziej Seminorej. O,
A więc Sami Norej, proszę Państwa, na miejscu 23, no a Zawal Muwryja chyba do drugiej serii jednak nie wejdzie, będzie 31. Kaimo Ortensen, no nie chcę się wiedzieć, żeby Ortensen zawalił swój skok. Zobaczę po raz pierwszy w żółtej koszulce ten zawodnik. Gdzie do Frunie reprezentant Danii. No dobry skok, aczkolwiek no nikt tutaj nie spodziewał, że Kaimo Ortensen będzie wygrywał zawody. To jest, wprawdzie udało mu się, ale ta pierwsza rywalizacja, to wiemy jaka ona była. Teraz Ortensen skacze poprawnie. I Kaimo Ortensen pierwszą serię zakończył na miejscu 16. No też miał słabsze warunki, to też mu trzeba oddać. A więc w drugiej serii Dala Napiera, przepraszam, nie Dala Napiera, tylko Zawala Muwryi nie będzie. Mało mu zabrakło. Raptem 90. Pół metra, 129 trzeba było skoczyć, żeby awansować. Oleszkiewicz skoczył 128, ale pamiętam, on miał dobre noty. Ostatnim, któryś aż zakwalifikował, jest Irok Denotantor Cormoran. Urmet Dizonor 27, no ale to on też miał tam pecha. No i cóż, proszę Państwa, teraz ja otrzymuję informację, że ta przerwa będzie ciut dłuższa, bo do godziny 17:15 tutaj muszę się uporać z warunkami tymi trudnymi organizatorzy i o 17:15 drugą serię będziemy rozpoczynać. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawa, nie będzie takich przypadków. Póki co, za uwagę dziękuję, miłego dnia życzę, słyszymy się za 15 minut, no dokładnie za 18, o 17:15, proszę nie odchodzić, o tej się słyszymy.